Witam serdecznie, Maciej Pietrowicz, śladami uczestników. Chcielibyśmy przedstawić dzisiaj plany, nadchodzące plany, jeśli chodzi o audio, wideo i cykl odcinków, które z naszego ramienia będą powstawać w M-Star Studio we Wrocławiu. I rozpoczynamy nagrania. Krótkim komunikatem. Zachęcamy w każdą środę o godzinie 20 do odwiedzenia naszego kanału Śladami Uczestników na YouTube. Jest to kanał poświęcony przede wszystkim propagowaniu historii polskich himalaistów, uczestników, którzy w tamtych czasach bardzo wiele zrobili dla polskiej historii i kultury w tej dziedzinie sportu. Gwoli wstępu bardzo dziękuję naszym patronom na Śladami Uczestników. To dzięki Wam powstało to studio, to dzięki Wam powstają nowe projekty. Zachęcam serdecznie do subskrybowania kanału na Śladami Uczestników na YouTubie i zachęcam przede wszystkim do przyłączenia się kolejnych patronów. To dzięki Wam podnosimy standard naszych wywiadów, podnosimy standard tego, czym się zajmujemy, a zajmujemy się przede wszystkim dbaniem o pamięć o uczestnikach tamtych wypraw w latach 70. i 80., ale również zajmujemy się odszukiwaniem historii uczestników, którzy do tej pory nie mogli opowiedzieć o swoich historiach. Bardzo dużo już o polskim himalaizmie się opowiada, zwłaszcza z dostępem do mediów internetowych, ale uważamy, że nie opowiada się wystarczająco dużo o uczestnikach, którzy tak naprawdę nie grali może pierwszych skrzypiec w tamtych latach, ale naprawdę przyczynili się do organizowania wypraw. Są to uczestnicy, którzy zostali trochę w cieniu w stosunku do sportowców, którzy grali w tamtych latach pierwszą rolę. Mówiło się też dużo o uczestnikach, którzy z tych gór najwyższych nie wróciło, a nie mówiło się według nas o uczestnikach, którzy te wyprawy tak bardzo, w tak trudnym ustroju politycznym po prostu przygotowywali. Nie mam tutaj na myśli tylko kierowców, którzy w zasadzie byli odpowiedzialni, żeby dostarczyć nie tylko ekwipunek w Himalaje i w Karakorum, ale również uczestników. W 1979 roku takim jelczem pojechało 9 osób. Są to osoby, które bardzo często dochodziły również do pewnych niemałych wysokości na danych wyprawach. Tak więc zachęcamy do śledzenia i do subskrybowania naszego kanału na YouTube Śladami Uczestników. Współpracujemy z wieloma uczestnikami wypraw tamtych lat. Współpracujemy również z wieloma osobami, które po prostu pomagają naszej fundacji takie historie przywracać. Najbliższą środę będziemy już prezentować pierwszy materiał. Gorąco zachęcam do śledzenia nas również na Facebooku i Instagramie pod tym samym tytułem Śladami Uczestników. Do zobaczenia.